I znowu jesteśmy z wami. Oj tak, ja dziś czuję się naprawdę świetnie, bo to moja młodość. Jarocin, lista przebojów trójki, imprezy, koncerty. Imprezy. A dużo imprezowałeś. O tym nie mówmy. Mi się wydaje, że tak a propos imprez, impreza chyba będzie później dla pewnej osoby, która w tej chwili się chyba bardzo denerwuje i wcale nie jest jej lekko. Ją tutaj dopingują, mówię oczywiście o Laurze. Marcin, Samuel. Marcina znacie, prawda? Samuel, powiedzcie coś Laurze, żeby było jej lżej. Przekaż wiecie, jej co to znaczy tam stać w tym tunelu. Nie ma twoich rodziców, ale są z tobą sercem i my ci też kibicujemy z serca. Także... Daj czadu, a wszyscy panowie przed telewizorami, telefony w ręce i dwunastka na Laurę. Ale tak, słuchajcie, gdyby jak ona... Słodki, prawda? Słodki. Gdyby ona przeniosła się w czasie, to stałaby się ikoną dzieci kwiatów, bo ona jest piękna jak egzotyczny kwiat. Oj tak. Laura Samojłowicz. Postawiliśmy przed nią trudne zadanie, dając do zaśpiewania jeden z największych przebojów lat 80. Zobaczmy, jak się do tego przygotowywała pod okiem trenerki wokalnej. Uwielbiam to ćwiczenie. Z Laurą jest bardzo różnie. Ona ma bardzo duże możliwości, ma naturalnie piękny głos. Nie wie, jak przenieść to, co ma w głowie, w wyobraźni i w sercu, na to, co ma robić jej głos. Półtorej godziny. Ciężki harówy. Asiu, kiedy przypominam sobie głos wokalistki Eurythmics, to do dziś normalnie jeszcze mam ciary. Ciary. No, ciary, a ja nie wiem, co będziesz miał po tym występie, ponieważ Sweet Dreams, będziesz miał słodkie sny. Słodkie marzenia również może ci się spełnią, bo... Zaśpiewa Laura Samojłowicz. Myślę, że będzie dobrze, że być może zapadła w słodki sen ze szczęścia. Edytko, skoro wstałaś, to zapytam ci, jak ci się podobało. To ja już wszystko powiedziałam tym, że wstałam. Dziękuję. To oddam głos Eli teraz. Prosimy bardzo. Elu, bo to był legendarny przebój, więc jak Laura wypadła w konfrontacji z tym przebojem? Powiem tak, dała radę. Dała radę! Nie tak, żeby mnie wcięło, ale mnie rzadko wcina. W związku z tym uważam, że bardzo przyzwoicie. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Laura, a czy przytulę, bo czuję, że będzie dobrze. Proszę, Edytko. Proszę.
Absolutnie, 6-6. Z tego, co się dowiedziałem, no to Rudy jest w swoim fanklubie, więc też spodziewam się wysoko. Tak, na Kaszubach popieramy cię bardzo. Ja i moja żona. 6 punktów. Pozdrawiamy, co się pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Elu, prosimy. Pani Elu. Od złej baby 5. Dziękuję pięknie. Dziękujemy. No, Janek ma słabość do pięknych kobiet. Ile będzie? To już nie chodzi o piękne kobiety, tylko naprawdę było to świetnie zaśpiewane. Dodałaś temu utworowi taki charakter soulowy wręcz i daje 6, jakbym mógł, dałbym więcej. Mogę jedną rzecz powiedzieć? Tak, tylko, proszę bardzo. Tylko jedną rzecz do kamery, tak? Kasieńko, Kasieńko, ja wiem, urodzinowo będę pozdrawiać, tak, ale proszę. Wracaj do mnie z tego Londynu jak najszybciej, bo się stęskniłam za tobą i ściskam cię najmocniej w te twoje urodziny dzisiejsze. Kto to jest? Kasia, moja bliska mi osoba, tak. Przyjaciół. Bardzo. Pozdrawiamy również oczywiście urodzinowo i poproszę o punktację. Edytko, będzie 6, jak nic, uważaj, proszę.